Hast du Zeit? Zeit ist Geld. Zur Zeit. Rzeczownika Zeit, czas, używamy wielokrotnie w ciągu dnia. Jest to, można powiedzieć, jedno z najczęściej stosowanych słówek, także w języku niemieckim. I właśnie zwrotom związanym z tym słówkiem poświęcony będzie dzisiejszy vlog. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! W dzisiejszym vlogu przygotowałem łącznie 15 zwrotów związanych ze słówkiem die Zeit, czas. Na początek będą to czasowniki. I zaczynamy od Zeit haben, a więc mieć czas. Zeit haben. Zum Beispiel. Dafür habe ich keine Zeit. Nie mam na to czasu. Dafür habe ich keine Zeit. Kolejnym czasownikiem, który możemy połączyć z rzeczownikiem die Zeit, jest czasownik sparen, czyli oszczędzać. Zeit sparen. Oszczędzać czas. Przykładowe zdanie. Zeit zu sparen, lernt sie Deutsch online. Żeby zaoszczędzić czas, ona uczy się niemieckiego online. Zeit zu sparen, lernt sie Deutsch online. Następnie Zeit verlieren, a więc tracić czas. Zeit verlieren. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Nie ma czasu do stracenia. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Zeit verbringen to natomiast spędzać czas. Zeit verbringen. Zum Beispiel. Wie verbringst du deine Zeit zu Hause? Jak spędzasz czas w domu? Wie verbringst du deine Zeit zu Hause? Ciekawym zwrotem jest zwrot sich Zeit lassen, a więc dawać sobie czas. Nie spieszyć się. Sich Zeit lassen. Możemy na przykład powiedzieć lassen wir uns Zeit damit. Dajmy sobie z tym czas. Nie spieszmy się. Lassen wir uns Zeit damit. Jak widzicie, są to utarte zwroty, dlatego nie zawsze używając rzeczownika Zeit, czas, musimy stosować razem z nim rodzajnik die. A teraz kilka popularnych zwrotów, w których z rzeczownikiem die Zeit stosujemy przyimki bądź przymiotniki. Zaczynamy od zur Zeit, czyli obecnie, w tym czasie. Zur Zeit. Możemy powiedzieć na przykład zur Zeit kommt es nicht in Frage. Obecnie to nie wchodzi w grę, nie wchodzi w rachubę. Zur Zeit kommt es nicht in Frage. Dalej. Von Zeit zu Zeit. Od czasu do czasu. Von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel, wir treffen uns von Zeit zu Zeit in Café. Spotykamy się od czasu do czasu w kawiarni. Wir treffen uns von Zeit zu Zeit im Café. In letzter Zeit to w ostatnim czasie. In letzter Zeit. Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. W ostatnim czasie byłem bardzo zajęty. Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć niebawem, w najbliższym czasie, powiemy in nächster Zeit. In nächster Zeit. Na przykład. Das Konzert findet in nächster Zeit statt. Koncert odbędzie się w najbliższym czasie. Das Konzert findet in nächster Zeit statt. Jeśli natomiast chcemy powiedzieć przez cały czas, użyjemy zwrotu die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Zum Beispiel. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Co robiłeś przez ten cały czas? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Jeśli chcemy powiedzieć o czasie, że skończył się, w kontekście na przykład egzaminu albo meczu, możemy po prostu powiedzieć die Zeit ist um. Czyli czas się skończył. Die Zeit ist um. Kolejne powiedzenie z czasem to
Alles zu seiner Zeit. Wszystko w swoim czasie. Alles zu seiner Zeit. Możemy także powiedzieć Zeit ist Geld. Czas to pieniądz. Zeit ist Geld. Czy na przykład Die Zeiten ändern sich. Czasy się zmieniają. Die Zeiten ändern sich. I na koniec powiedzenie, które często wymawiamy sentymentalnie, nostalgicznie. Das waren noch Zeiten. To były czasy. Das waren noch Zeiten. Für heute wäre es alles. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji mojego kanału. Bis zum nächsten Mal. Do następnego razu. Bis dann. Tschüss.